DX Racer Super Rally Sand Edition Bukowno 2014. Nie tak dawno zapowiadaliśmy pierwszą tegoroczną edycję, a już będziemy mówili o drugiej, także impreza bardzo dynamicznie się rozwija. Byliśmy z naszą kamerą na piaskowych trasach Bukowna na początku czerwca. Teraz chcemy Państwu pokazać materiał, który wtedy zrealizowaliśmy, a za chwilę będziemy zachęcali do tego, żeby drugą edycję zobaczyć na własne oczy. Zawody fajne, udane, organizator stanął tutaj na wysokości zadania. To jest typowo dakarówka i ten drugi odcinek specjalny jest typowo dakarowy. Słuchajcie, bardzo dobre miejsce do sprawdzenia siebie i samochodu. Zapowiedź była taka, że to ma być taka piaszczysta edycja. No i proszę spojrzeć, wszędzie jest piach, niczym na Dakarze. Fantastyczne warunki na terenie Bukowna do tego typu imprez. To jest wyrobisko kopalnia piachu. Pierwszy odcinek testowy mamy też w takiej piaskowni. Zabawa na całego. Wydaje się, że samochód jest mocny, ale tutaj nie ma tej mocy. Tutaj naprawdę trzeba mieć moc, żeby zrobić podjazd pod górę. Więc idealne miejsce, idealny raj do sprawdzenia samochodów. Jest na drugim odcinku taki bardzo fajny moment z jazdy na tą pustynię. Pełno piasku. I to jest na pewno bardzo fajny element tej trasy. Tutaj już się zaczęły problemy na dojeździe na ten nasyp. No zwolniłem tam trochę, no bo nie wiedziałem, nie zapomniałem w trakcie jazdy, jak to było. Miałem wrażenie, że coś się w silniku w aucie coś, bo to tak nie słychać. Doszły jakieś mi dźwięki, jakieś takie jakby zgrzyt, ukręcenie, jakiś świst taki. To już się praktycznie zapaliło w rurze wydechowej olej, który wylatywał z rury. No i tu się zrobiło ognisko pod autem. No ale się udało piaskiem zagasić, akurat nie tego jest pod dostatkiem. W Holandii niestety tylko tory zamknięte, więc tam imprezy są raczej ograniczone. Jeśli ktoś pojedzie w enduro, to raczej nie ten kraje. Tutaj na Polska wiedzie prym, tutaj no, mamy tereny, wiadomo, no, tutaj góry, lasy, u nas jednak więcej tych terenów jest. Jeśli tylko jest impreza, zawsze przyjeżdżam.